Cześć, witajcie. Mam na imię Filip, jestem przewodnikiem łódzkim, pracownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i będę miał przyjemność dzisiaj Was oprowadzić po Łodzi, będzie taki pierwszy spacer. Chociaż tak dużo akurat dzisiaj nie będziemy chodzić, bo to będzie spacer trochę wprowadzający do historii Łodzi. No jako, że nie możemy iść normalnie w plener, każdy musi siedzieć i zostać w domu. Także postaram się Wam pokazać Łódź trochę wirtualne, trochę za pomocą zdjęć. Zaczniemy tam, gdzie w takim miejscu, które wszyscy kojarzą. Więc nie będzie trudno rozpocząć tego naszego spaceru. Przede wszystkim jednak parę słów opowiem Wam o Łodzi, bo Łódź jest miastem unikatowym, można powiedzieć. Każde miasto jest unikatowe. Z jakiegoś powodu. Mamy miasta, które były stolicami, które są bardzo stare, jak Gniezno, Kraków. Mamy miasta handlowe, jak Gdańsk. Mamy Zamość, też miasto renesansowe, bardzo unikatowe, ciekawe, charakterystyczne. I Łódź też jest takim miastem unikatowym, niesamowitym. Ale dlaczego? Nie ma tak bogatej historii, jak wymienione wcześniej miasta, chociaż prawa miejskie dostała prawie 600 lat temu, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Ale to, co widzicie w Łodzi, w centrum, jeżeli jesteście, to jest wiek XIX, koniec wieku XIX i początek XX. Początek XX, więc można powiedzieć, że tę Łódź, którą widzicie, to byśmy ocenili na mniej więcej tak 140 lat, 130 lat, no różnie, w zależności na jaki budynek będziecie patrzeć. No i z tej perspektywy wielkich miast w Polsce, no to nie jest takie miasto bardzo stare. Każdy może zapytać, 140, 150 lat to jest dużo, no to jest parę pokoleń, ale w porównaniu z Gniezdem, z Poznaniem, no to naprawdę jest miasto młode. Więc jak do tego doszło? Jak w ogóle doszło do tego, że powstała Łódź, Łódź fabryczna, Łódź łukiennicza? Bo to jest właśnie charakterystyczne dla Łodzi. O tym Wam dzisiaj opowiem. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy zacząć od tego najstarszego miejsca w Łodzi. Od najstarszego miejsca, Starego Rynku. I teraz pytanie do Was, czy wiecie, gdzie jest Stary Rynek? No właśnie, pewnie niektórzy tak, niektórzy nie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie mniej więcej jest. Znaczy ja Wam pokażę i wszyscy mniej więcej będą wiedzieć, gdzie to mniej więcej jest. Dlaczego? Ponieważ jest to niedaleko manufaktury. Manufaktury, którą każdy z Was zna, w której każdy choć raz był. I właśnie od tej manufaktury zaczniemy. Manufaktura, czyli dawne zakłady Izraela Poznańskiego, też zbudowane w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. I tam sobie zaczniemy. I zobaczcie sobie tak. Wszyscy wiedzą, gdzie jest hala. O, to będzie hala, gdzie no, kupujemy, gdzie są sklepy, restauracje. Ale nas będzie interesować droga w kierunku ulicy Zachodniej. No tutaj sobie zrobimy ulicę taką zachodnią z tramwajami, a tu jest park. O, ten park nas będzie interesować i my sobie musimy tutaj przejść. Będziemy przechodzić obok fontan. To jest ważne, bo pod tymi fontannami płynie rzeka Łódka, dawna rzeka Ostroga. Oczywiście te fontanny nie biorą z niej wody, ale tam właśnie płynie rzeka. Czyli nawet nie wiem, czy widzieliście, że chodząc właśnie sobie tu manufakturą, że idziecie nad rzeką. Z tej strony też bardzo warto zwrócić uwagę, najdłuższy budynek fabryczny Łodzi, 240 metrów, strasznie długi.
tutaj mamy kino. A tu jakbyśmy skręcili w tę stronę, to byśmy doszli do pałacu i do bramy manufaktury. To się za chwilę też nam przyda. Dlaczego? Bo stojąc w tym miejscu, o, w tym, tu są takie, pamiętacie, takie dwa małe budki, sklepik z pączkami, turystycznymi jakimiś gadżetami, Centrum Informacji Turystycznej. Takie dwa punkciki i stąd mniej więcej możemy zobaczyć i myślę, że wiele osób to widziało. Przypomnij sobie dwie takie wieże w oddali. Dwie wieże w oddali, one, widzimy ich tylko górę, ponieważ tutaj o, mamy taki nie, bloczek, kamienicę, która zasłania, zasłania właśnie te dwie wieże ceglane, czerwone, kościelne, zasłania cały ten kościół. Kościół i tam, gdzie są te wieże, o, to jest trochę w oddali, za tym parkiem, o, na ukos, to jest właśnie najstarsza część Łodzi. Można powiedzieć stare miasto, można powiedzieć stary rynek, obok jest stary rynek, to jest akurat plac kościelny, górki plebańskie, też tak mówiono o tym. I tam właśnie stoi ten murowany kościół. Ale ten murowany kościół, gdybyśmy się cofnęli kilkaset lat w przeszłość, to nie stał. Został zbudowany dopiero pod koniec XIX wieku, dlatego że ten, który tam był, kościół drewniany, po prostu był już za mały i zbudowano dużo większy murowaną świątynię. I ciekawostka. Ten kościół drewniany, który tam stał, nadal jest obecny w naszym krajobrazie. I słuchajcie, jeszcze raz tu pokażę tę mapkę. Też można łatwo go zobaczyć. Myślę, że też widzieliście go. Wystarczy skręcić tutaj w prawo, przejść przez bramę manufaktury i tutaj jest Biedronka. Mówi się, że najpiękniejsza Biedronka w kraju, ładnie odnowiona. Co tam było? Tego na razie nie powiem. W każdym razie to budynek, który też należał do tego całego do zakładów Izraela Poznańskiego. I obok tej Biedronki jest taki parking i za tym parkingiem jest dzwonnica, jest krzyż i w głębi jest kościół świętego Józefa. Ten kościół świętego Józefa kiedyś stał właśnie na tych górkach plebańskich. Drewniany kościół świętego Józefa, który przeniesiono. Robotnicy właśnie z fabryki Izraela Poznańskiego przenieśli ten kościół. Zawsze się zastanawiam, jak oni go przenieśli. Czy na rolkach go przewieźli w całości? Wydaje mi się, że pewnie go rozebrali drewienko po drewienku, a później go złożyli, no z budynkami drewnianymi dosyć to jest łatwiejsze niż z murowanymi. Prawdopodobnie tak było. Oni przynieśli pod koniec XIX wieku ten kościół i do dzisiaj ten kościół tam stoi. Kościół bardzo stary, bo zbudowany, początek budowy 1765 rok, 3 lata później już było poświęcenie tego kościoła, więc to jest najstarszy budynek w Łodzi. No nie licząc jeszcze w Łagiewnikach kaplicze, które są starsze, ale mówimy teraz o centrum Łodzi, tak? O tej starej Łodzi, więc to jest, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie ten najstarszy budynek, to idziecie tam zobaczyć drewniany kościółek świętego Józefa. Ale my wracamy sobie bramą manufaktury, bramą z zegarem, pamiętacie? Przechodzimy obok Pałacu Izraela Poznańskiego i z powrotem dochodzimy do tych dwóch budek i wchodzimy na pasy i przechodzimy przez pasy. Tutaj ta ulica Zachodnia jest bardzo szeroka, tramwaje jeżdżą, trzy pasy z jednej, trzy pasy z drugiej, samochody i przechodzimy do parku.
No i już pierwsza rzecz, park. Park staromiejski. Nazwa sugeruje, że jest to park stary. Nic bardziej mylnego. Otóż ten park jest nazywany staromiejski, bo był niedaleko Starego Miasta. Ale kiedyś znajdowało się tam kompletnie co innego. A co się tam znajdowało, to jest zupełnie inna historia, której ja opowiadać nie będę. Dlaczego? Ponieważ możecie sobie zobaczyć film, fantastyczny film, 15-minutowy, Zaginiony kwartał. Na pewno nie będzie się nudzić, bo jest z animacjami komputerowymi, pięknymi zdjęciami. I on opowiada historię całego tego kwartału, również starego rynku w Łodzi. Więc trochę też będzie opowiadać o tym, o czym ja dzisiaj wam mówię. No i słuchajcie, i przechodzimy sobie przez ten park, jak przejdziemy, nie cały, bo po środkiem parku idzie ulica Nowomiejska z tramwajami, to po lewej stronie, po ukosie mamy stary rynek. Mamy stary rynek, no ale ten rynek tak naprawdę też nie jest stary. Został bowiem zniszczony w czasie II wojny światowej i później odbudowany po wojnie w stylu socrealistycznym, zupełnie innym niż, zupełnie inaczej wygląda niż przed wojną. Zaraz wam zresztą pokażę te zdjęcia, jak to się zmieniało, ale najpierw zacznijmy od tego, jak wyglądał ten stary rynek w czasach tej Łodzi rolniczej. W ogóle skąd prawa miejskie się wzięły i kiedy nadał je król Władysław Jagiełło, na pewno go znacie. Nadał w Przedbożu, czyli nie w Łodzi. Prawdopodobnie nigdy tutaj nie był. Nie dziwiłbym się, gdyby tutaj przyjechał. No bo i po co? Bo to było bardzo małe miasto. W każdym razie on nadał te prawa miejskie na początku XV wieku. Kiedy dokładnie? To już będzie wasze zadanie. I teraz tak, co to znaczyło, że Łódź nabyła praw miejskich, że miasto nabywało, że wieś nabywała te prawa miejskie? To znaczyło, że miało prawa do targu, miało prawa do targu raz w tygodniu, do jarmarku dwa razy w roku, czyli wielkich wydarzeń. Czyli normalnie wieś nie mogła zorganizować sobie takich imprez, bym powiedział. I dzięki temu miasto mogło się rozwijać. Tak, oprócz tego w średniowieczu obowiązywały jeszcze prawa składu, czyli każdy kupiec musiał przyjechać do jakiegoś miasta, tam targować, nie mógł opuścić danego miejsca, więc dzięki temu te miejsca się rozwijały. Ale czy Łódź wykorzystała tę szansę? No raczej nie. Raczej nie, mówiąc szczerze, została w takim charakterze rolniczym. Przypatrzmy się teraz temu zdjęciu. To jest zdjęcie obrazu. Obraz powstał w latach 70., czyli stosunkowo niedawno. On powstał na podstawie planu Johnea z początku XIX wieku, czyli tak mniej więcej mogła wyglądać Łódź. To nie jest obraz, który przedstawia, jak Łódź wyglądała w XVII-XVIII wieku, ale tak mniej więcej mogła wyglądać na podstawie planów, tak to artysta sobie wymyślił. Więc przypatrzmy się dobrze i widzimy, że niby miasto, ale jednak wieś, tak? Czyli prawa miejskie, owszem, dużo ludzi jak na wieś, ale mało jak na miasto, bo ile żyło tutaj osób? No różnie. W każdym razie najlepszym tam momentem, XVI wiek, połowa, początek XVII wieku, żyło tutaj około 650 ludzi, ale później ta liczba zaczęła maleć, nawet poniżej 300 zmalała w pewnym momencie. Także to jak na miasto, to naprawdę niedużo. I przyjrzyjmy się dobrze. Drewniane domy, drewniany kościół, to już jest ten kościół, akurat tutaj ten kościół to jest ten, który
Wam wcześniej pokazywałem, czyli ten świętego Józefa, który został przeniesiony, rzeka sobie płynie, staw na rzece, no i cóż, pola i jakiś tam sad, kawałek lasu i niewiele więcej. Także jak na miasto, no to niewiele. Mamy oczywiście rynek, ale wokół drewniane budynki. Może któryś tam z tych budynków był wyższy, może to była karczma, może ratusz. No wiadomo było, że co jakiś czas to miasto trawił jakiś pożar, więc wtedy odbudowano te budynki, ale oprócz kościoła żaden z nich się nie zachował do dzisiejszych czasów. Więc tak wyglądała ta Łódź rolnicza, senne miasteczko. I teraz wszystko się zmieniło w 1820 roku. To jest taki rok symboliczny, kiedy Łódź została włączona w poczet miast fabrycznych, czyli Łódź miała być jednym z miast przemysłowych. W ogóle skąd taki pomysł? To był pomysł, odpowiedzialny za to był książę Ksawery Drucki-Lubecki, który był ministrem skarbu, można powiedzieć, że też ministrem gospodarki w Królestwie Polskim. Co to było Królestwo Polskie? To było państwo zależne od Rosji, które powstało w 1815 roku, ale wtedy jeszcze mieliśmy własny rząd, własny sejm, własną armię nawet i mogliśmy o wielu sprawach decydować sami. I książę Ksawery Drucki-Lubecki był człowiekiem nowoczesnym. On wiedział, że Napoleon nie wygrał z Rosjanami i my też nie mamy żadnych szans, żeby z nimi walczyć i wygrać, więc lepiej te ziemie polskie zmieniać w sposób nowoczesny. Czyli co to znaczyło wtedy? Budować tutaj przemysł nowoczesny, bo widział Drucki-Lubecki, że świat się zmienia. Widział to na przykładzie Anglii, na przykładzie innych miast europejskich, że ten przemysł zaczyna pełnić coraz większą rolę. Świat do XVIII wieku był światem rolniczym. Rolnictwo dominowało i było najważniejszą częścią gospodarki. A tu powoli okazuje się, że istnieje coś takiego jak przemysł, te maszyny parowe, które rewolucja przemysłowa, która się dokonała w Anglii, ona powoli dochodziła w różne zakątki Europy. I Drucki-Lubecki o tym wiedział i budował huty, planował kopalnie. I tutaj, na tych terenach łódzkich, zaplanował, że będą osady włókiennicze. Co to są osady włókiennicze? No, włókiennicze, sukiennicze, te, które tworzą tkaniny. A co robimy z tkanin? No wiadomo, ubrania, czy obrusy, czy zasłony. Generalnie bardzo istotne rzeczy. Coraz więcej ludzi, demografia szła do przodu, do góry, coraz więcej ludzi się rodziło i było zapotrzebowanie na te towary. Wobec tego właśnie tutaj w Łodzi postanowiono, żeby zrobić taką osadę włókienniczą. I dlaczego w Łodzi? Kto był za to odpowiedzialny? Oprócz Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Stanisław Staszic i przede wszystkim najważniejszy z nich, wojewoda mazowiecki, prezes komisji mazowieckiej, Rajmund Rembieliński. O nim Wam opowiem w następnym odcinku, ale to był człowiek, który stworzył tę nowoczesną Łódź, który zaplanował, jak mają wyglądać nowe osady i to wcielił w życie. Czyli można powiedzieć, że to jest budowniczy tej Łodzi fabrycznej, trochę zapomniany, ale o nim jeszcze opowiem. Dlaczego wybrali tutaj te tereny? Trzy takie główne powody. Przede wszystkim woda, rzeki. Było tutaj, Staszic pisał, 5-6 rzek, 19 strumieni przez Łódź przepływały. A widzieliście gdzieś rzekę w Łodzi dzisiaj? A no właśnie, ciężko. Teraz płynął pod ziemią. Kiedyś oczywiście nie. Czyli rzeki. Dlaczego rzeki są ważne?
do przemysłu włókienniczego. No jeżeli chcemy wybielić tkaninę, żeby była biała, albo ufarbować, to wiadomo, że woda jest potrzebna. Oprócz tego woda może napędzać maszyny, co wtedy było praktykowane. Później już się upowszechniły maszyny parowe i ta woda już nie była aż tak potrzebna jako napęd. Ale na początku XIX wieku to było dosyć istotne i oprócz tej wody następna rzecz, lasy. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, ale Łódź była w centrum Puszczy Łódzkiej. Dzisiaj, jak jedziemy gdzieś za miasto, to głównie widzimy jakieś pola, jakieś domki, a kiedyś były tutaj lasy. Wszędzie lasy. Niesamowita rzecz. No i po co te lasy? No przede wszystkim żeby pozyskiwać drewno do budowy domów, do osady, ale też do opału. Przypominam wam, że węgiel wtedy w Europie był praktycznie nieznany. W Anglii już węgiel wydobywano. Zresztą maszyna parowa dzięki temu powstała, bo właśnie miała wypompowywać wodę, żeby można było pozyskiwać węgiel. To jeszcze w XVIII wieku, udoskonalenie James Watt, ale w Polsce jeszcze węgla nie znano i generalnie palono drewnem. Więc do budowy domów, do drewna, do opału. I trzecia rzecz, też istotna, był tutaj szlak piotrkowski. Ten szlak piotrkowski był dosyć wąski i jednym z pierwszych postanowień właśnie Jembielińskiego było utwardzenie tego szlaku, czyli takiego, żeby można było nim swobodnie podróżować, żeby nie grzęźli kupcy w błocie wiosną czy jesienią. A co to był za szlak? To był szlak łączący Łęczyce z Piotrkowem, stąd fragment tego szlaku stanowiła dzisiejsza ulica Piotrkowska, stąd ta nazwa Piotrkowska, bo prowadziła w kierunku Piotrkowa. I trzecia, to były trzy rzeczy, czyli las, woda, las i trakt piotrkowski. I jeszcze jest jedna czwarta rzecz, która jest może nie była wtedy tak bardzo istotna, ale dosyć później się okazała ważną, czyli w Łodzi, w Łódzkiem występowała powszechnie glina. I glina później do tworzenia, do wypiekania cegieł, to będzie bardzo istotna rzecz, bo cała Łódź dzisiejsza, ten XIX wiek, który widzicie, te wszystkie budynki są zbudowane właśnie z cegły. One są otynkowane, pomalowane. Wy tego nie widzicie, tylko widzicie fabryki, że są z cegły, ale wszystkie kamienice także są z cegły, tylko oczywiście otynkowane i pomalowane, także tego nie widać. Więc te cegły były istotne, ale kiedy budowano te pierwsze osady, nie aż tak bardzo. Dlaczego? Bo budowano głównie z drewna. Pokażę wam, jak wyglądały pierwsze te budynki, pierwsze domki tkaczy, ale to dopiero w następnym odcinku, czyli my dzisiaj przyjrzyjmy się jeszcze raz staremu rynkowi i teraz tak, zdjęcie łodzi rolniczej, jak to mniej więcej wyglądało, zaraz po tym zdjęcie już z początku XX wieku. O, to już widzimy tramwaje, czyli to jest raczej lata międzywojenne. Tak wyglądał ten stary rynek. I na samym końcu zdjęcie wyglądu obecnego. Czyli no trochę szkoda naszego starego rynku, bo gdyby nie został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej, można było się nim pochwalić, bo faktycznie miał tę tkankę starości, chociaż nie starości takie jak stary rynek w Krakowie czy w Lublinie, ale taką starości z XIX wieku. No niestety tego nie mamy. Został w tle kościół, no ale trudno. W każdym razie zapraszam was na następny odcinek. W następnym odcinku opowiemy sobie o powstaniu tej łodzi włókienniczej,
o tym 1820 roku, 21, 22, 23, 24 i tak mniej więcej do lat 30, 40 i opowiemy, jak to było, kto to tworzył, kto przyjeżdżał, bo łatwo jest powiedzieć, budujemy nowoczesną osadę włókienniczą, ale o wiele trudniej to zrealizować. No i dziękuję Wam za uwagę i serdecznie zapraszam na następny odcinek. Cześć!